jesteśmy przed kolejnymi wyborami, które będą decydowały o przyszłościach w naszych małych ojczyznach. To też moment, kiedy często zaczynamy jedni otwierać oczy, drudzy zaczynają się martwić, co będzie z naszą Polską lokalną i z naszą Polską, naszą ojczyzną. Patrząc na wiele działań, które dzieją się od 13 grudnia, niepokój się pojawia wśród nie tylko wyborców Prawa i Sprawiedliwości, naszych sympatyków, ale myślę, że każdego, komu na sercu leży przyszłość naszej ojczyzny, każdemu, komu zależy na rozwoju Polski, na tym, żeby ten dynamiczny kierunek zmian pozytywnych dla Polski został utrzymany. Każdemu, kto się utożsamia z naszą polską historią, nie chce się odcinać od polskich korzeni i uważa, że nasze geopolityczne położenie, które często jest uznawane za bardzo duże obciążenie, bo niewątpliwie takim jest, ale że nie powoduje, że powinniśmy złożyć ręce i prosić tylko o to, żeby ktoś za nas podejmował decyzje i nami się opiekował. Chcemy być silnym państwem, jesteśmy dumnym narodem i dzisiaj to spotkanie, myślę, że można powiedzieć, że zbiera się właśnie pod dwoma takimi hasłami. Myślę, że jedno to jest Łączy nas Polska, a drugie to można powiedzieć tak dla rozwoju. Tak dla rozwoju, bo tylko rozwój, nie tylko lokalnych społeczności, ale ten duży rozwój determinuje naszą pozycję w Unii Europejskiej, naszą pozycję na świecie, daje nam szansę na to, aby każdy z nas mógł czerpać z rozwoju, aby każda rodzina mogła czuć się bardziej bezpieczna. I stąd też temat dzisiejszego spotkania, tak dla rozwoju, tak dla CPK. Chciałabym, żeby każdy z was, wychodząc z tego spotkania, poczuł się odpowiedzialny za to, co się będzie działo w Polsce w najbliższych latach, w Polsce lokalnej i w tej naszej dużej ojczyźnie, i żebyście stali się ambasadorami tych najważniejszych, strategicznych dla polskiego bezpieczeństwa, naszego rozwoju projektów, choćby takich jak CPK czy ATOM. Spotykamy się, chcemy z państwem rozmawiać o sprawach ważnych i chcemy państwa bardzo serdecznie prosić, naszych sympatyków, naszych zwolenników, naszych członków, żeby z dumnie podniesioną głową nie szli się z tą falą kłamstw, które są suflowane od kilku tygodni, kilku miesięcy, od momentu, kiedy koalicja 13 grudnia objęła władzę. Kłamstw, o których często tutaj obecny pan poseł Czesław Hoc, przyjaciel Czesław, mówi, że to jest takie sprzedawanie dymu. Proszę państwa, rozpętali w ostatnich tygodniach w Polsce nasi adwersarze histerię, chociażby związaną z Zielonym Ładem. Cóż możemy się, proszę państwa, dowiedzieć? Jadąc tutaj do państwa, mijaliśmy ileś blokad protestów rolniczych. Chce się pas pokłonić polskim rolnikom za to, jak walczą o zdrowie nas wszystkich, bo my jesteśmy tym, co jemy. I proszę państwa, jeżeli my nie będziemy walczyć o zdrową polską żywność, to za chwilę będziemy mieli taką żywność, jak ta, po którą ptaki wydziobują dzisiaj przy granicy polsko-ukraińskiej, następnie masowo padają tą pszenicę, tą kukurydzę. I dlaczego o tym mówię? Proszę państwa, będąc europosłem od już bez mała 5 lat, bardzo dobrze pamiętam, jak wyglądały głosowania w Parlamencie Europejskim na temat Zielonego Ładu. Otóż, proszę państwa, wszyscy członkowie EKR, czyli frakcji, w której zasiadają posłowie Prawa i Sprawiedliwości, byli temu przeciwni. Posłowie Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłanka Polski 2050, pana Hołowni, byli za. A dzisiaj co państwo słyszycie w mediach? Co słyszycie z przedstawicieli PSL, przedstawicieli Platformy Obywatelskiej? Że to PiS odpowiada za Zielony Ład. Próbują w to ubierać komisarza rolnictwa Wojciechowskiego. Proszę państwa, my rozjechaliśmy się po Polsce, żeby z państwem rozmawiać, żeby też dawać odpór tym kłamstwom, bo proszę państwa, oni kłamią nawet jak śpią. I miejmy tego świadomość, że siłą tej koalicji 13 grudnia jest kłamstwo. Powtarzane rano, powtarzane w południe, powtarzane wieczorem. Celem tego kłamstwa jest z jednej strony stworzyć takie wrażenie strachu, odrzucenia, że każdy, kto popiera Prawo i Sprawiedliwość, ma być napiętnowany. Pożar się Boże elity warszawskie,
celebryci, różnego rodzaju gwiazdki znane z tego, że są znane, mają uświadamiać z pomocą zaprzyjaźnionych mediów, że każdy, kto popiera Prawo i Sprawiedliwość, jest kimś no, godnym w najlepszym tego wypadku potępienia, a tak naprawdę próbuje się tu suflować pogardę i nienawiść. I proszę Państwa, chcemy z Państwem rozmawiać. Chcemy Państwa prosić, pokornie prosić o to, przy całej świadomości również błędów, które popełnialiśmy, kiedy byliśmy u władzy, ale nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi, żeby nie dać się tej machinie tego odczłowieczania, stygmatyzowania, zastraszania. Przed nami wybory samorządowe. Tutaj pani poseł Golińska, wymieniając obecnych na sali naszych kandydatów, przedstawicieli, no, jak gdyby pokazuje, że my szabli nie składamy. My chcemy w tych najbliższych wyborach samorządowych zawalczyć o nasze małe ojczyzny, bo to wszystko jest system naczyń połączony. To, co się dzisiaj dzieje w Brukseli, to, co się dzisiaj dzieje na ulicach, na obwodnicach wielu polskich miast czy na granicy polsko-ukraińskiej, to, co się, proszę Państwa, dzieje w naszych małych ojczyznach, w Sławnie, w Białogardzie czy w Szczecinku. Prawo i Sprawiedliwość chce być dalej reprezentantem Polski lokalnej, Polski powiatowej. Wyprzedziliśmy takie kraje starej Unii jak Portugalia i Grecja i bardzo szybko zbliżamy się do Hiszpanii. Więc tak, te ostatnie lata to można powiedzieć oczywiście nie bez bolączek, nie bez problemów, nie bez ułomności, ale był to duży sukces nas Polaków. Natomiast, ponieważ był to duży sukces i ponieważ już jesteśmy na poziomie nie 50%, ale 80% średniej unijnej, czyli marzy nam się 100 i więcej, jest w zasięgu naszej ręki. Zobaczcie Państwo, nawiasem mówiąc, jaka to jest historyczna chwila, to od wieków, to nie jest kwestia tylko komuny, ani nawet tylko zaborów. Od wieków było tak, że gdzieś na Łabie, gdzieś na Odrze była granica między tą Europą bogatszą, lepiej rozwiniętą, bardziej nowoczesną, a tą biedniejszą, bardziej zacofaną. I my, wszyscy, jak tu jesteśmy na tej sali, nawet nie tylko ci najmłodsi, mamy spore szanse dożyć tego momentu, kiedy już tak nie będzie. Kiedy to Polska, to będzie ta Europa nowocześniejsza, lepiej rozwinięta, bogatsza, powyżej średniej. Częściowo jest to wynikiem oczywiście marazmu i stagnacji Europy Zachodniej, to swoją drogą. Ale my tu swoją robotę też do wykonania mamy, leży to w zasięgu naszych możliwości, natomiast to na pewno nie stanie się metodą właśnie wagonika, który jest ściągnięty przez inną lokomotywę, metodą operatora kserokopiarki, który będzie biernie kopiował to, co z centrali przyszło. Konieczne jest myślenie strategiczne po naszej stronie, trafne definiowanie, jakie są nasze interesy, rozpoznawanie naszych szans rozwojowych, rozpoznawanie naszych przewag konkurencyjnych na światowym rynku. Na przykład długo taką przewagą była tania siła robocza. To, że mieliśmy dużo młodych, relatywnie dobrze wykształconych, bardzo pracowitych Polaków, to jest na przykład jeden z bardziej fałszywych stereotypów, że rzekomo Polacy są leniwi. Jak spojrzymy na liczbę godzin tak realnie przepracowanych w tygodniu, średnio, statystycznie, to Polacy byli dużo przed Niemcami, Francuzami, właściwie przed całą Europą Zachodnią, bardziej blisko Dalekiego Wschodu, Japonii, Korei czy Tajwanu. Ale ta nasza przewaga konkurencyjna się skończyła. Znaczy po pierwsze dlatego, że młodych Polaków w kolejnych pokoleniach jest coraz mniej. Co roku teraz na rynek pracy wchodzi pokolenie, które jest zdecydowanie mniej liczne niż ci, którzy w tym samym czasie przychodzą na emerytury. A po drugie dlatego, że my nie chcemy, żeby być tanią siłą roboczą, bo chcemy być dobrze opłacaną, dobrze zarabiającą siłą roboczą. My chcemy, żeby Polacy po prostu dobrze zarabiali. Tak już się coraz bardziej dzieje. Średnia pensja w grudniu zeszłego roku to było ponad 8 tysięcy brutto i oczywiście no, każda statystyka ma swoje ułomności, no ale jednak, tak czy tak, no, jest to dużo, dużo, dużo więcej niż z tymi samymi ułomnościami liczona statystyka jeszcze kilka lat temu. No więc tania siła robocza już więcej nie. Po drugie, musimy zdobyć się na ogromny wysiłek związany z naszym bezpieczeństwem. Musimy wydawać solidne procenty PKB, 3, 4, może się zdarzyć, że i 5% PKB na kwestie związane z obronnością, no bo oczywiście to jest dużo taniej niż znaleźć się w sytuacji Ukrainy, która teraz musi wydawać 50% PKB na obronność i giną ludzie, niszczone są domy i tak dalej, i tak dalej. Więc potrzebujemy naszej własnej myśli, naszego własnego określenia, co jest nam potrzebne, jaki jest nasz interes i jak nasze przewagi w tej międzynarodowej konkurencji, zwłaszcza gospodarczej, możemy budować.
I ta analiza kilka lat temu wykazała, że jedną z takich obszarów, gdzie możemy poszukać przewag, a gdzie na razie jeszcze dużo nam brakuje, to jest kwestia infrastruktury transportowej, to jest kwestia logistyki, to jest kwestia tego wszystkiego, co na świecie nazywają connectivity, czyli powiedzmy taka szeroko pojęta jakość połączeń komunikacyjnych. W tym obszarze cała Europa Środkowo-Wschodnia, tak jak wielu innych, jest oczywiście zapóźniona względem zachodniej. W zeszłym roku raport takiej firmy Steel Group, bardzo taki pogłębiony był, zaprezentowane były jego wyniki, z których generalnie wynikało, że mniej więcej Europa Środkowo-Wschodnia to jest połowa, ma połowę tej infrastruktury, co Europa Zachodnia. Jeżeli chodzi o nasycenie drogami, kolejami, lotniskami, portami, tym wszystkim, co jest niezbędne w systemie transportowym. Jak na tym wygląda Polska? Też taką analizę przeprowadzono kilka lat temu i okazało się, że mamy w pewnych obszarach spore braki. Stosunkowo nieźle to wygląda, choć jeszcze oczywiście wiele było do poprawy, ale stosunkowo to nieźle wygląda, jeżeli chodzi o drogi. Dróg, autostrad, dróg szybkiego ruchu mamy w Polsce już ponad 5100 km. Dla porównania w 1989 roku to było 400 km około, czyli mamy 12-13 razy więcej. Nawiasem mówiąc, za rządów Prawa i Sprawiedliwości ponad 2000 oddanych do eksploatacji, więc bez mała połowa tego całego zasobu. Toczą się dalsze inwestycje, tutaj też jak jechaliśmy, to jest 11 chociażby, kolejne odcinki. Więc oczywiście jeszcze powiedzmy jedną perspektywę, jeszcze jeden program budowy dróg i autostrad. Wydajemy na to bardzo dużo pieniędzy, 300 miliardów ten program obecnie ma w swoim budżecie. Dla porównania, jak przyjmowaliśmy rządy w 2015, to było 120 miliardów około, a cały budżet był poniżej 300 miliardów. Więc można powiedzieć, że patrząc z tamtej perspektywy, udało nam się cały budżet państwa na budowę dróg ekspresowych i autostrad wygospodarować. Więc to tylko kontynuować, dokończyć, już ta główna rama, można powiedzieć, jest lub przynajmniej jest w jakimś etapie procesu inwestycyjnego. Ale dużo gorzej wygląda, jeżeli chodzi o kolej. Także potrzebne jest kilka tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych. Standard kolei dużych prędkości, który możemy przy tej okazji wprowadzić, to będzie miało swój efekt pozytywny gospodarczy, również dlatego, że te umownie w cudzysłowie stare linie kolejowe zwolni dla przewozów towarowych. To jest kolejny z problemów, jakie obecnie mamy, że ponad 80, prawie 90% przewozów towarowych w Polsce obecnie to są przewozy tirami, drogowe. To jest bardzo niekorzystna struktura, bo po prostu przewoz na kołach jest droższy. To wynika z czysto fizycznych uwarunkowań. Żeby przewieźć z punktu A do punktu B kilogram ładunku na kołach samochodem, trzeba wydać więcej jednostek energii niż na szynach, ze względu na większe opory itd. No skoro trzeba wydać więcej jednostek energii, to co to by za energia nie była, benzyna, ropa, kiedyś prąd, może cokolwiek, to kosztuje, to trzeba więcej wydać i więcej zapłacić. I jeżeli mówimy o tym atakowaniu poziomu 100% i więcej średniej europejskiej, czyli o gospodarce, która będzie oferowała produkty wysokomarżowe, wysoce przetworzone, to jeden z elementów kosztu tego produktu są koszty transportu, który trzeba było wykonać, żeby ów produkt powstał. Dowieźć surowce, dowieźć podzespoły, przetworzyć, dowieźć na rynek do odbiorcy końcowego produktu. A więc jeżeli będziemy mieli strukturę transportu taką, że on będzie droższy, bo będzie kołowy, a jak do tego jeszcze dochodzą te wszystkie właśnie klimatyczne sprawy, opłaty i tak dalej, to jeszcze bardziej te koszty rosną, to nasze produkty będą mniej konkurencyjne, będą droższe, będą miały wyższe koszty niż te wyprodukowane przez gospodarki, w których transport szynowy ma większy udział. Obecnie w Polsce średnia prędkość pociągu towarowego to jest 20 kilka kilometrów na godzinę. To powoduje, że dla wielu towarów jest to transport w ogóle wykluczony po prostu, bo one muszą szybciej docierać do klienta czy do fabryki. Tu mała anegdotka. Kiedyś sobie oglądałem taki jeden z teleturniejów, już nie wiem, czy Bank, czy jeden z 10, któryś z tych teleturniejów. I tam jest taki moment, kiedy prowadzący, jest taka trochę przerwa i prowadzący rozmawia z tymi uczestnikami, tam jakie mają hobby i co tam. I się pyta tego uczestnika i mówi, co pan lubi. On mówi, ja lubię czytać książki. Dużo książek czytam, bardzo lubię czytać książki. Nie? A kim pan jest z zawodu? Maszynistą pociągu towarowego. Mówi, to chyba nie w pracy. Mówi, tak w pracy, bo mimo to się stoi, całymi godzinami się czeka, to ja sobie wtedy te książki czytam, prawda? Tak, ponieważ mamy tak dużo brakujących torów, że przepustowość tego systemu już teraz jest niska. Już teraz, jak na głównej magistrali, na przykład Warszawa-Trójmiasto, w ciągu dnia jedzie pendolino co godzinę, to pociąg towarowy nie jest w stanie pojechać pomiędzy, bo nie zdąży zjechać z tego odcinka trasy, żeby puścić pasażerski i stoi i czeka. Godzinami nieraz. No i stąd potem, jak tak godzinami stoi, to średni czas przewozu
20 parę kilometrów na godzinę wychodzi. No więc potrzebujemy tej infrastruktury również po to, żeby nadać dodatkowego napędu polskiej gospodarce.